Ahoj kamraci, jak widzicie, jestem w garniturze. To nie w sumie, w koszuli. Koszula, spodnia, ładne buty. Koszule, spodnia, ładne buty. Wszystko jest tutaj elegancko dobrane, ponieważ dzisiaj stwierdziłem, że trzeba wyedukować nową osobę, jaką jest Spadzbo. Ponieważ on wydaje się naprawdę dobrym typem, on jest ogarnięty, ale pytanie, jaki on ma zakres wiedzy, to już by wypadało, prawda, sprawdzić dzisiaj. No i zobaczymy, czy Spadzbo jest na tyle inteligentny, na jakiego wygląda. Mam przygotowany tutaj krótki test z trzech głównych przedmiotów. Zobaczcie, zadania matematyczne, no bardzo łatwe. No, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy byście rozwiązali. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie w pierwszy dzień do szkoły we września, tam pierwszego czy drugiego, i dostajecie takie zadania matematyczne. Jeżeli rozwiążecie, to dostajecie piątkę albo szóstkę wagi 10, czy tam najwyższej wagi, jaką macie w szkole. To też w ogóle się możecie pochwalić, jaką macie. No i dostajecie taki teścik. No przecież jak ja to widzę, no to ja to robię tak: 4, 8, 4, 12 i 18. A nie, czekaj! 24! Jezus, ale zawaliłem gafę. No, no nie, słuchajcie mnie, widzowie, jestem troszeczkę niewyspany. No i tak, widzowie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ tutaj mamy jedną z trzech stron. Dalej mamy na przykład zadania z Polski. Bardziej z polskiego powinny być tutaj, a nie z Polski. No ale dobra, no to ogólnie to jest o Polsce, tak? Tutaj o naszym kraju, w którym mieszkamy. Husaria do przodu! Oplułem monitora z tego wrażenia. No i mamy takie proste trzy zadanka, bardziej pytanka, takie na freestylu. A ostatnie, jakie jest, no to z angielskiego. Lekutkie. I napiszcie w ogóle w komentarzu, bo wpadłem na taki pomysł przed nagraniem, żeby zrobić dyktando dla każdego z osób z Palionowa, żeby po prostu, wiecie, zrobimy dyktando, zaprosimy Paliona, Bzyka, Yetiego, SpongeBob też, i zrobimy im, widzowie, dyktando. Co wy na to? Wiecie, to dyktando? Napiszcie w komentarzu, to może zrobimy takie potężne dyktando dla każdego z Palionowa i zobaczymy, kto napisze je lepiej, bo jestem mega ciekaw, czy oni by byli w stanie. Co ty tutaj robisz, Jezus, chopie? Wypadł z mojej karczmy, nie rozumiesz, że masz tu nie siedzieć i mi nie zbrudzić stolika? Jezus, widzowie, no oni nigdy się nie nauczą te wieśniaki. No zero poszanowania dla właścicieli stanowiska. Dobra, lecimy pod budę, bo tam jest SpongeBob, prawdopodobnie miał tam być. Czy się zjawi, to nie wiem, godzina równa 9, więc mam nadzieję, że idealnie jest na czas, bo jak nie, no to będzie od razu liść w łeb z linijki za spóźnienie, jak za starej szkoły. To normalnie po łapach się biło uczniów, to tak właśnie ze SpongeBobem zrobimy, że aż gąbka przecieknie. Tak zrobimy, jak się spóźnił, bo jak się nie spóźnił, to dostanie plusa. Ja bym był, widzowie, naprawdę dobrym nauczycielem. U mnie w szkole to każdy by miał piątki, a jakby ktoś nie miał piątek, to by miał czwórki, a jak ktoś by nie miał czwórek, to by miał trójki, a jak ktoś by nie miał trójek, to by miał dwójki, a jak ktoś by nie miał dwójki, to by miał jedynki. No, u mnie byłaby taka szkoła na przykład, nie? Więc no, napiszcie, czy byście to takie... Co ty robisz, SpongeBob, podpalasz mi putę! Nie potrafię oddychać, jak to widzę. Co to ma być? Co ty napisałeś? Walić szkołę. SpongeBob, ogarnij się! No, wakacje są! Nie ma wakacji, jest już prawie końcówka, no już jest końcówka sierpnia, zaraz do szkoły się wybieramy, no. Koniec tego, koniec tych wakacji, koniec tego wylegiwania się w ananasie. Teraz musisz się wziąć do garści. Nie! Do roboty. Jak ty jesteś ubrany? Czemu nie masz garnituru? Znaczy... No bo mam krawacik czerwony, elegancki, koszule, spodenki brązowe. Ale spodnie krótkie, a w szkole trzeba mieć długie. Taki dress code jest, nie rozumiesz tego, typie? A to nikt mnie nie poinformował, znowu. Prawda, dobra, dawaj, zapraszam cię do budy. Ocenę szkołę, ocena o szkoły przez SpongeBoba, bang, bang. Pierwszy raz tu jestem. No, nie, drugi. Drugi chyba, drugi, kiedyś tu już byłeś. No ale zobacz, jakie serca. Ja wpadłem na pomysł tego serca. Całego, co masz? Gdzie to jesteś? SpongeBob? Pamiętasz? A ja więc tam jest, no ale SpongeBob, no to jest totalnie niemiłe, że w szatni dziewczyną tu jest, no. Nie, dobra. SpongeBob, nie będę tego komentować. Zaraz zwróć uwagę. Wow. Dobra, ocena ale twoja. Co tu jest? Tu jest strefa dla dziewczyn, no ale tu jest syf. Zobacz strefę dla boysów, chodź, bo ty nie dowierzysz, pa. Strefa dla boysów, tu jest dla szacunkowych hopów, zobacz. Tu siedzą chłopaki, dobre typy, szkolennicy Andrew Tate'a tutaj siedzą, rozumiesz? Tu są prawdziwe szefy. Ej, ale nie kradł! Mam spodnie ubrałem. Ja nie mogę, jak ty w nich wyglądasz, Boże, Sponge, ściągnij to, to nie są przystosowane pod twoje rozmiary. Rozciągasz je za bardzo, zaraz będą niewygodne, nikt inny już ich nie założy, odłóż lepiej. Sponge. Dobra, dobrze, że się posłuchałeś, okej. A więc tak, co to robi Dirt? Kurde, nienawidzę tych uczniów, no depresji zaraz dostanę. Dawaj, sala matematyczna, zapraszam. Ale ja nie... Dobra, a więc tak, panie
Dzisiaj rozpoczynamy test. Masz, a wiesz co, nie lubię tej sali, chodźmy, chodźmy do innej, bo ta sala jest za mała, ta sala jest, czemu tu jest wszędzie dirt, kto to kurde poustawiał, dobra, ta sala jest lepsza, bo większa, o i tu mam nawet siedzenie dla siebie, dobra, do ławy, dobrze, do pierwszej, właśnie, bo chciałem powiedzieć już od razu, że no, dlaczego ci uczniowie zawsze idą do ostatniej ławki, przecież jak idziesz do teatru, to chyba nie siadasz w ostatnim rzędzie, nie, no właśnie. Nie no, siadasz, żeby nie być nieważne. W teatrze? W teatrze to siedzisz jak najbliżej, żeby widzieć spektakl. Och, tak mawiał mój nauczyciel z historii. Kurde, gdzie ja się nie obrócę, to mam wszędzie poplute monitory. Ta za mocno, za dużo mam wadę zgryzu. Dobra, w każdym razie, SpongeBob. Najpierw rozwiązujesz pierwszą stronę z tej książeczki. Ona jest bardzo prosta, słuchaj, ale... Przepraszam, nie chciałem. Kurde, bo zaraz jak ci przyfasolę, to cię kurde... No, dobra. Pierwsze zadania, bardzo proste, 5 przykładzików. Mam nadzieję, że sobie poradzisz bezbłędnie. 5 bardzo prostych, naprawdę, ale no nie wiem, czy można być już prościej, no ale ja muszę sprawdzić, czy ty masz w ogóle podstawową wiedzę, no. Czy ty w ogóle podstawy znasz, prawda? Czy ty w ogóle coś się orientujesz? Zadania matematyczne. No? That's right, boy. Musisz je wykonać. 2 równa się tyle. No, mam nadzieję, że dobrze. Mam nadzieję, że dobrze tam lecisz. Nie. Tyle. Widzowie, on na pewno dobrze to rozwiąże. No szanujmy się, no tego nie można rozwiązać dla mnie. To będzie... SpongeBob, tylko mnie nie zawieź. Jeden paluszek, drugi. Co ty, jakie paluszki? Paluszek. Dobra, to są raz, aż mnie plecy zaczęły boleć, widzowie, od tego gadania. Ja nie mogę, co ty gadasz, Sponge? Jakie paluszki? Widzowie, nie wytrzymam. O kurczę, tu jest jakiś x pomiędzy 2 i 6, co to? No mnożenie, SpongeBob, mnożenie! Aaaa! Ja nie wytrzymam. Nie, no... Dobra, spróbuj to po prostu, ja nie podpowiadam, no nie mogę, jestem nauczycielem, no nie mam takich dyspozycji. Nie mogę ci podpowiedzieć, musisz to sam rozwiązać w jakiś sposób. Nie mogę ci powiedzieć jak. Dobrze. Dawaj, dasz radę. 3 razy 8... No. Dawaj. Jesteś głosiem. SpongeBob, nie rób se jaj! Rozwiąż to dobrze. To ma być rozwiązane na pikofon. Idealnie to ma być rozwiązane. Już? Dobra, daj książeczkę, pokaż. Wyniki, dobra, uwaga, oceniamy, widzowie, mam nadzieję. 2 plus 2. Co? Jeszcze gryf. Jaki gryf? Jezus. 3 plus 5, 16. No jak żeś ty tutaj 16 znalazł, no? No jak? Normalnie. 5 minus 1, 6, nie wytrzymam. SpongeBob, to by było dobre, gdyby to był tam plus by był. To by się zgadzało. Dobra, źle. Źle. Jak źle? 2 razy 6 to 8, no nie no, błagam. Wszystko źle. Musi być coś dobrego tam. Wszystko źle, no. Niemożliwe. Dobra, wystawiłem ci ocenę, zobacz sobie ocenę. Boże święty. Pała? No oczywiście, że tak, no przecież to jest karygodne. Karygodne! Dobra, oddaj książkę. Nie zgadzam się, nie oddam. Daj mi książkę, bo dostaniesz zaraz łeb, jak zaraz czytałeś czasów. O, dobra. Okej, uwaga, siadaj. Druga strona. Zadania z Polski. Albo wiesz co? Zrobimy inaczej. Ja się ciebie będę pytał, a ty musisz powiedzieć te odpowiedzi. Bo to są proste pytania. Uwaga, pierwsze pytanie, SpongeBob. Kto jest prezydentem Polski? No kto jest prezydentem Polski? No kraj, w którym żyjemy! Mówimy po polsku, rozmawiamy po polsku, bawimy się po polsku. Wszystko robimy po polsku. Prezydentem. No. Prezydentem Polski. No. Proszę, powiedz, że dobrze powiesz. Błagam. Błagam, SpongeBob. Palion! A ja tak się zastanawiam, jak głupi. Przecież Palion jest prezydentem. Palion jest prezydentem Palionowa, no ale dobra, no. Załóżmy, że uznaję tą odpowiedź. Dobra. Jej! Powinien być taki Andrzej, ale dobra, nieważne. Okej. Andrzej? Okej, nieważne. Andrzej Palion? Nie komentujmy tego, SpongeBob, po prostu... Dobra, no źle, ale niby dobrze. Ale uwaga! Jaka jest stolica Polski? Stolica. Jest to stolica? Palionowo! Nie! Teraz to musisz już wiedzieć, no Polski, naszego kraju, stolica, no błagam cię, SpongeBob. Musisz to wiedzieć. Jetowice? Ja nie mogę, że... Jakie Jetowice, SpongeBob? Jakie Jetowice? Nie, oczywiście, że nie. O czym ty mówisz? Warszawa! Warszawa! Mówi ci to coś?
Ja nie mogę. Nie. Z jakiejś widzowej, nie wiem. Nie, on nie do udekupany. SpongeBob. Warszawa. Pierwszą stolicą Polski było Gniezno, drugą Kraków, trzecią Warszawa. Każdy to wie. A teraz Palionowo. No nie, Warszawa dalej. Warszawa, Palionowo to nie stolica, dobra. Ostatnie pytanie. Boże, SpongeBob, jak przy tym się walniesz, to już ci strzelę. Wymień jednego piłkarza z Polski. Jeden piłkarz z Polski, pochodzący. Największy Polak. Paweł Palion. Nie wytrzymam. Piłkarz, piłkarz nie youtuber. Piłkarz kopie w piłkę nogą, obuwiem, stopą, czasem kolanem, a czasem głową. Piłkarz. Na literkę L jest taki popularny. Niedawno do FC Barcelony przeszedł, no błagam. No, jak? No, on, masz rację. No, co? O, no powiedz. No on! No jak no L. On? No, no ten L. No. Lewandowski, Lewandowski! Nie miałem to na myśli! No nie miałeś tego na myśli, nie wiedziałeś tego, SpongeBob! No nie wiedziałeś tego, no kurde, no nie wytrzymam zaraz, no oczywiście, że tego nie wiedziałeś, no Jezus Święty. Jak tak można, dobra, nie wytrzymam, okej. Okay. Zadaję ci ostatnie pytania z angielskiego i ja stąd wychodzę, wszystko źle. Uwaga, co to znaczy wychy, a ty, what? Z angielskiego, co ty robisz? SpongeBob! SpongeBob! Co ty robisz? Wracaj do sali. Ja nie lubię angielskiego! Ale musisz polubić, no przecież to jest najważniejszy język świata, nie licząc polskiego. To jest najważniejszy, SpongeBob, dobra. Pogadajmy jak babcia z dziadkiem. Co to znaczy what? Co to znaczy what? Po angielsku. Nie zawieź mnie. Pszenica. Nie wytrzymam. Jaka pszenica? Jaka pszenica? Jakie... Pszenica to jest, nie wiem jak... Bel, nie bel. Co? Nie wiem jak jest pszenica, no ale to nieważne jest teraz. Nie, wychy, a ty, co znaczy? What, SpongeBob? What? No, co to znaczy? No. No. Nie, co? No. Tak! Tak! Co? Tak! Dobrze! Jest! Udało się. Pierwszy punkt. Co, uwaga, co to znaczy ball? By, ale, ly. Kopie się to. Kopie się to. Kopie się to? Można, futbol się kopie. A nie, to jest sport już. No ball, kopie się to. Ball, nogą. Ball, ball, nogą ball, w to kopiesz. Ball. Nogą w to kopiesz. Ball, wait. No. A widzisz, wait, umiem. Ja nie mogę, SpongeBob, ale ja się pytam tutaj o piłkę. Ball, znaczy, ball, co? Ball, ball. A, piłka! No kurde, ale podpowiedziałem przez przypadek, no Jezus! Nie, ja to wiedziałem! No nie wiedziałeś tego, SpongeBob, na pewno, no kurde, podpowiedziałem wiedziałem, ci! Wiedziałem, przecież powiedziałem! Dobra, ostatnie pytanie cię puszczam. Przedstaw się po angielsku. SpongeBob. Coś więcej? Może takie... Ja jestem SpongeBob. Po angielsku. SpongeBob. No nie! I am SpongeBob! I am SpongeBob powinieneś powiedzieć. To jest poprawna odpowiedź. Naprawdę, I'm SpongeBob. Tylko... Dokładnie, I'm SpongeBob boy and I am the prettiest gąbka in this świat. Tak powinieneś powiedzieć. To jest taki angielski zaawansowany. Nie wiem, czy rozumiem wszystkie słowa. Dobra, SpongeBob. No, dzisiaj na ocenie, na stronie czwartej ocena. Dobra, trzymaj. Na ocenie czwartej możesz sobie sprawdzić ocenę. No przykro mi, SpongeBob, ale no nie zdałeś, no po prostu, no to jest... Nie da się tego zaliczyć, SpongeBob, to jest po prostu nie... Walić szkołę. No jak walić, no ale tu jest dowód, no ale widzicie, widzowie, no ci co walą szkołę, to zazwyczaj nie umieją jej zdać. No, to ja w sumie też nie umiałem, więc no. Dobra, SpongeBob, powiem ci tak. Wrócimy tutaj na pewno, ale na pewno z większą ilością osób i napiszcie, widzę w komentarzu, z jakiej innego przedmiotu można by było przepytać SpongeBoba, nie pal tej szkoły, bo ja to ciężko budowałem z chłopakami, no. Zostaw to, zostaw, nieładnie tam. Zostaw jedynkę. No to, no ale ta jedynka była zasłużona, SpongeBob, no nie ma co oszukiwać. No, bo... Śmiałem, powiedziałem bal, powiedziałem ja. SpongeBob. Nic nie powiedziałeś, to angielski ci w sumie najlepiej poszedł. A stolica, nie, dobra, ja się nie, ja po prostu nie mogę tego słuchać. Widzowie, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, jaką inną lekcję można przeprowadzić SpongeBobowi. Siema!